Hej, Gucio z tej strony. Wiecie, jakie jest najlepsze według mnie MotoGP? No, najnowsze, 22. Zdecydowanie jest najbardziej zaawansowane technologicznie, najlepiej zadowzorowany realizm, więc naturalnie jest to najlepsze MotoGP według mnie. Oczywiście nie pod kątem kwestii technicznych, patrz internet, serwery, bo to jest katorga do dzisiaj, niezmiennie od 2013 roku robiona przez Milestone. Bardzo dziękujemy za setki godzin wkurzania się na Disconnected i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o realizm, na to jak gra odwzorowuje jazdę motocyklem, no to jest rzeczywiście najlepsze MotoGP, więc może to jest pytanie niekoniecznie trafne. Natomiast gdybyście mnie zapytali jednak, które jest dla mnie takie najfajniejsze, sentymentalne, to miałbym trzy takie MotoGP. Pierwszym z nich jest MotoGP 3. Jest to MotoGP, z którym spędziłem największą ilość czasu za dzieciaka. Wtedy jeszcze w ogóle chyba nie miałem swojego lepszego komputera, więc grałem u kuzynek i w ogóle gdzie się tylko da. I chociaż dzisiaj niespecjalnie mi się dobrze gra w takie MotoGP, no to mam jakiś tam sentyment i dobrze je wspominam. Drugim takim MotoGP jest 2007 i to było MotoGP, dla którego zarwałem nockę. Wtedy niekoniecznie się je kupowało, ale takie były czasy, więc kiedy w nocy okazało się, że już je mam, no to się grało. I wiem, że to był dzień roboczy, normalny, więc szło się do szkoły następnego dnia oczywiście rano i pamiętam, że byłem totalnie nieprzytomny, ale było warto i potem faktycznie długo w to MotoGP grałem. A kolejne to jest Valentino Rossi The Game, tak się nazywa akurat nie MotoGP 16, ale to było oczywiście również MotoGP oficjalne, tylko z otoczką właśnie Valentino Rossiego. Miało ono najwięcej zawartości, najwięcej fajnych rzeczy, były wyścigi na dirt tracku, to było naprawdę mega nieziemskie i szkoda, że dzisiaj nie mamy takiej możliwości znowu na dzisiejsze konsole, przydałoby się. Były wyścigi zwykłymi R1-kami, tam jakiś jeszcze chyba drift samochodem, ale generalnie ten dirt track na ranchu Rossiego był fantastyczny i najlepiej wspominam właśnie to MotoGP. A poza tym to mój idol, więc już w ogóle wszystko świetnie się pokleiło, ale okej, no gdyby zrobili nową część, w której, nie wiem, Marquez ma swoje rancho, to też bym tak samo grał z radością, bo po prostu dirt track jest świetny. No, tak to wygląda. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć. Thank you.